główne kanały ekipy. To się schody zaczynają. Pięć. Brawo, jak najbardziej. Jest to poprawna odpowiedź. Ty trafił. Nic tak nie grzeje, jak bluza z WKG. Skurwysyny. No to jest akcja. Cześć, wygleci ekipa WK z tej strony i dzisiaj zagramy w 1 z 10, prowadzący Karol Damian Strasburger. Nie, gramy to, tak to jak... Nie ten... Przepraszam, to kto? No, może być w sumie. Prowadzący, nie wiem. Sznuk, Tadeusz. Tadeusz Damian Sznuk. A już nie. Tak, a kto teraz? No zastąpił go. Po 20 chyba 7 po 27 latach. Da ja go zastąpił. O, aha, i no. Gramy na takich samych zasadach jak w telewizji. Trzy życia, przerzucamy na siebie pytania. I wygra ten, kto przetrwa. Jak odpowiem, to przerzucę to pytanie. Ja też. Na chuj mi zależy. To ja rządzę wtedy. Ciekawe, czy na jakiekolwiek pytanie odpowiem. I to jest, zakres jest wiedzy z biznesu? Bo to jest kanał WKdzik, więc musieliśmy to podciągnąć, żeby mieć film na WKdzik. Kręcimy się wokół WKdzika, ale nie w 100%. Wokół firmy, czyli też troszkę YouTube'a, troszkę social media. Dobra. Będzie, myślę, dobrze. Myślę, że Mati dał wyśmienite pytania. No i dobra. Mati. Witam Państwa pierwszym otwierającym całą serię odcinku 1 z 10 w wykonaniu ekipy WK. Myślę, że nie ma co przedłużać. Przejdziemy od razu do finału i do pierwszego pytania, które będzie z kategorii firma. Pamiętajcie, że klikamy dopiero jak skończy się pytanie. Jeżeli będziesz szwindel jakikolwiek, no to zostaną wyciągnięte konsekwencje. Podobno, tak mówiono nam przed odcinkiem. A skąd wiemy, kiedy jest koniec, a nie przerwa między słowami? No musisz poczekać na koniec i dopiero wtedy twój czas reakcji decyduje. Okej. Okay. Nie, no wiadomo, jeśli będzie jakieś ostatnie słowo czy coś, no to nic się nie stanie. Chodzi o to, żeby nie trollować. No dobra. Kategoria firma. Jaki produkt z wkdzik.pl najbardziej wypierdoli cię na treningu? Ja pierwszy. Bomba z WK sklep skurwysyny. Tak, to jest poprawna odpowiedź. Okay. Ajajaj. Czyli liczyłem, że Dzik Energy. Tak? Nie, nie. Czyli możemy tam, jak już wiemy, jak już znamy odpowiedź, tak, bez trolla, to możemy pierdolnąć, tak? Tak, tak, tak. Szkoda, okay. Ale ty byłeś milisekundę za mną. Wiem, ale chcę się upewnić. Ale dobra, to jednak napierdalamy, tylko bez trolla. Bez trollowań. Dobrze, poproszę na siebie. Kategoria powiedzenia. Tylko pączek teraz. Proszę, łatwe, proszę. Ryzyko było. Co jest najgorsze w posiadaniu samochodu marki BMW? 3, 2. Nie ma kierunkowskazów. Niestety. A jaka odpowiedź jest? Suche usta od plucia na biedaków. O kurwa. Nie. O Jezu, ciężkie trafiłem. Mogę oddać. Nikt by nie zgadł chyba, co? Zgadlibyście? Nie. Ja nie słyszałem, nie ale znam, kierunkowskazy bym zaryzykował. Dobry strzał, no. Z tym kierunkowskazami. Widziałem taki filmik, gdzie... Już się nie zgłaszam. Gdzie ojciec wkręca córkę, żeby zatrzymują się na stacji benzynowej i mówi córce, żeby poszła po fluid do kierunkowskazów. No i poszła na tą stację i zapłakana, że nie ma czegoś takiego, coś tam, że się śmiali z niej, nieważne. To taki ty mógłbyś być. A? Panie Pawle, jedno życie mniej na pana koncie. Już wszyscy wiedzą, nie ma co się rozmawiać. Kolejne pytanie jest z kategorii skróty. Rozwiń skrót OZK. No i co? Stop, waży. Chyba ja nie. Ogień z kurwą. Z kurwami. Jest! Pierwsza! Źle! No nie no, panowie. No gdzie? No dobra. Dajcie mi te punkty. Nie no. Oczywiście zaliczamy. Jest to poprawna odpowiedź. Z kurwami. No gdzie bym nie wiedział? Proszę zdecydować, czy pytanie... A nie za wcześnie ogólnie się zgłosił? Nie. Już zwiedziałem odpowiedź. Dobra. A ja ogólnie czekałem aż dokończę, Damian, bo myślisz? Już mogę się zgłaszać. Kurwa, ja czuję, że ma, ale... Po o, mogłeś. Mam 10 punktów w sumie. Ale wiesz, chcesz być fair. Wezmę jeszcze jedno na siebie. Kategoria YouTube WK. Mhm.
prywatny kanał chłopaków WK ma największą liczbę... Saker WK, to jest no 150 tysięcy. Porównaj to pytanie do mojego. No przecież to świeżutko wbite. Widziałem na relacji w zeszłym tygodniu. Yep. To jest jak najbardziej poprawna odpowiedź. Panie Paweł, proszę się nie bulwersować. Tak zdecydował los. Dajcie mu rozwinięcie skrótu WK. To jeszcze jest kulturalny teleturniej o wysokim poziomie. Dobra, przepraszam. Lecisz. Kultury. Pan z takim poziomem prawdopodobnie straci wszystkie życia niebawem, więc... Dobra. Fajna pasa, fajni ludzie, fajne pytania. Biorę jeszcze jedno na siebie. Kategoria powiedzenia. Czego nie tolerujemy? Nie tolerujemy kurestwa. Jak najbardziej. Dziękuję. Brawo, jesteś mega kot, inteligencja 100-200. No cóż, miałeś swoją szansę, wypierdalaj. Dawaj, poproszę kolejne na siebie. Pewnie wszystkie, tylko pierwsze było trudne, wszystkie już są takie, nie? Kategoria ubrania. Kurwa. Ubrania teraz? Kurwa, nie mogę się doczekać. Bluza JTCNW Slim Logo. Dzika ma po prawej czy po lewej stronie klatki piersiowej? Po lewej. Brawo. Dziękuję. Poproszę jeszcze na siebie. Kategoria firma. Najlepiej sprzedający się produkt na stronie wkdzik.pl w roku 2020 był lub jest. Jest to koszulka JTCNW. No to już jest... Niestety. Ja bym powiedział tutaj... Dzik Energy, że ja on bym, się załapał jeszcze. Ja bym bombę powiedział. Nie bomba. Się. Bomba. Niestety nie. Koszulka Classic Dzik? Niestety czarno-biała? Nie? Jeszcze kwotowe? Ja kwotowe czy ilościowo? Ilościowo. Tego roku. No, ale już strzelił gdzieś. Już strzelił tutaj... chyba kilkukrotnie nawet, nie? Ale tylko ty miałeś ale to tak, pytanie. A, no a, okej. Czy najlepiej sprzedającym produktem... Dzik Energy? Jest skakanka. 2020 rok. Skakanka albo gumy jeszcze były. Dzik Energy jeszcze wtedy. No tak, pomyślałem. W filmie o tym mówili. Ponad 8 tysięcy sztuk zostało sprzedanych. Tyle pracowaliśmy w 2020 roku. Tyle więc... pracowaliśmy nad Energolem, że myślałem, że już był w tamtym roku. Ja, czyli to był rok bez Energola. Jeszcze nie bierzemy Energola pod uwagę. No. Dobra. No i fajnie, kurwa. Dziękuję za pasę. Czułej życie. Przypominam panowie, że teraz macie możliwość zgłaszania się i ten, który będzie pierwszy, będzie miał możliwość odpowiedzi na pytanie. Kategoria firma. Najlepiej sprzedającą się koszulką w 2020 roku jest... No to ja byłem, tak? Ale ty no nie dokończył pytania. Teraz już jest na pewno kurwa nagrany nawet. Pączek był pierwszy, jabłki pierwszy. W 2020 roku jest, wtedy było wciśnięcie. Nie, no zobacz jak chcę sobie pierwszy. Dobra, nie, odpowiadaj. Jest nagrany. Może chcesz się ty, ale ja nie. Honorowo mogę oddać ci. Jeśli... No, trzy. Postawię na dzika klasyk czarno-biały. Jak najbardziej. Udało się, o, stresik, bo serio myślałem, że może być jakaś, wiesz, sportowa. Albo JTCN, ja myślałem, że JTCN. No. No. Nie, tutaj myślę, że wygrywa ze względu na to, że jest zawsze dostępna i wiecie, i jest jej klasyczna. No. I jednak ciężko ją tutaj przebić. Raz chciałbym na siebie zrobić raz, bo owca bardzo odskoczył punktami, ale to jest, jeżeli przegram, to jest mój ostatni raz. Jeszcze nie, jeszcze potem masz raz. Wie, to już w ogóle się nie zgłaszam nigdy. Na siebie, tak? No jedno, no tak, no mam tylko 20 punktów. Kategoria produkty WK Dzik. Kurwa, ciężko będzie. Dzik Energy zawiera kofeinę. Jest, ile jej jest? 200 mg. Tak jest. Ale farcik. Już nie ryzykuję dalej. Ryzykuj dalej. Masz dwa życia. Ale możesz dać mi. Daję do Roberta. Chciałem, to mam, kurwa. Kategoria produkty. Najlepiej sprzedającym się suplementem marki WK Dzik w 2020 roku jest... Białko. Niestety nie jest to wystarczająca odpowiedź. Białko, biała czekolada. Jest to białko Milky Way.
Pierdolisz. Rzeczywiście. Milkiłej jeszcze jest, kurde. A my tak bombę napierdalaliśmy na każdym treningu. Jeżeli wzięlibyśmy na przykład dwa smaki bomby, no to mogłaby przebić tego Milky Way, ale jako jeden, jedyny jeszcze produkt... Jeszcze kminiłem nad shotami bomby, ilościowo. Wiecie, bomba sprzedaje się... Nie stworzyliśmy. Bomba... No tak, tak. Panie Pawle, jeszcze raz. Ja znowu? Możliwość wyboru. To na Roberta. Dawaj go, dojeżdżamy, kurwę. Kategoria pracownicy WKDZiK. Ilu łącznie jest... pracowników działu obsługi klienta WKDZiK. Oczywiście mówimy o osobach, które na co dzień odbierają maile i telefony przy wejściu do magazynu. Osoby. Dobrze. Tak jest. A osoba ze stacjonarnego się nie liczy? Nie, nie. A kierownik działu? A kierownik działu nie liczy się? Nie, nie. A tak myślałem, jak... że to jest podchwytliwe. Nie, no dobrze, nie, ale, jeszcze specjalnie dopowiedziałem, że chodzi o te osoby, okay, które siedzą w tym pomieszczeniu. Dajcie mu pół. No. Dobra, idę na całość, na siebie biorę. Okej. Okay. Dawaj, wykończ się. Macho, sam. Macho. Kategoria. YouTube WK. Easy. Easy. Dokładna data założenia kanału warszawski. Easy w chuj. To. Można pomylić się o jeden miesiąc. Easy money. O 100 dni, jakbyś powiedział, to może by ktoś trafił. Easy money. Ja nie. Chyba wiem. O pół roku ja bym musiał mieć chyba pomyłkę, żeby no, trafić. No październik. Jak coś to nie mów. No tak, tak, ale dokładnie. Październik 15. A jeszcze dalej. 15! To powiedz mu już datę. Powiedz mu już datę. 2011. Pomylił się pan. Czekaj! Mogę ja powiedzieć? Tak. 10 grudnia 2007. Mogę ja powiedzieć? Tak. 16 września 2010. O kurde, w ogóle każdy inaczej. Najbliżej był pan Paweł. Szkoda, że nic pan z tego nie będzie miał. Dziękuję. Ale racja pozostaje u pana. 7 grudnia 2010. 7 grudnia. 2010. Ja grudnia chodził po głowie, ale i tak z rokiem. Taka data widnieje w 2010? Karcie informacje na tak? YouTubie. Tak jest. No. Stąd miałem siódemkę, że to jest 7 grudnia. Ja powiedziałem 10 grudnia 2007. Czyli odwróciłem liczby. O, to prawda, no. No. Nowym widzom trzeba powiedzieć, że ten kanał już istniał i tam wrzucaliście takie filmy śmieszne. Z piwnicy. Z piwnicy. Jest jeden, typu film, jest jak wyciskam i mówię, że dzięki Big Powerowi mam siłę. Tak. Ale resztę wypierdoliliśmy. A kanał tak oficjalnie ruszył w grudniu 12, bo tutaj mogą być widzowie, których to może zszokować, że już jest kanał od 2010 roku. To zobacz, promujemy energetyki od 11 lat. Pierwszy film na kanale jest z energetykiem, no. To przeznaczenie. No. No. I czy przeznaczenie istnieje? Tak. Jedziemy z kurwą. Kategoria. Suplementy WKDZiK. Wymień 3 różne smaki białka. Ja? Paweł. Milky Way Mleczny Baton, a.k.a. Biała czekolada i truskawka. Jak najbardziej. Gratulacje. Słony karmel jeszcze. Nie zaryzykuję, ja się boję tych pytań. Jakbym trafił właśnie z tą datą kanału, boję się. Daję na owce, bo ma najwięcej punktów. Dzięki. Z przyjemnością. Mogłeś dać mnie, żeby wykończyć już. No nie. Robu, jaki harakiri. Ale to nie jest logiczne. Zobacz, owca jest liderem, nie? Ja dla ciebie dałem, bo ty się nie zdążyłeś zgłosić i mi było przykro. Kategoria firma. Wymień dokładną liczbę pracowników biurowych WKDZiK. Biurowych? 3, 2, 3 biurowych to są 3. Nie, 10 bym dał, 9. Tak naprawdę. No, 9 mam osób. Tutaj, bo nie wiem o co chodzi o biuro. Biuro, no góra. To jest. No nie, właśnie nie, bo jest dział projektowy. Ja dałbym 15. Ojej, 15, no. Nie, w ogóle. O, to dużo. A wiesz, co ja myślałem sobie, że ci co najbliżej nas pracują, sobie pomyślałem. Ale przecież z nami, mieszkania. No, a z nami. Nie, dlatego mówiliście 15, a z nami 18. Nie wiem, burze, najpierw ja starałem się biuro rozdzielić od... Ciężkie pytanie, no. Tu już z Epika, co autor miał na myśli, nie? Z
też no, jest. Czyli pytanie. Miałeś przejebane pytanie ogólnie. No tak, do interpretacji. Ale, tak. Kategoria biznes. Z czego głównie wykonane są banknoty? Papier. Niestety. Nie? Nie jest to poprawna odpowiedź. Z bawełny. No kurwa. Ja ty to takie na udupienie. Pierwsze pytanie. No, kurwa, no. Ktoś to wie? Teraz zastanawiam się, ja jakim cudem owca trafił te dwa pytania na początku, takie łatwe. Jakim cudem? Prawo przyciągania. No. Ej, dajcie znać, widzowie. Ktoś to wie? Dobra, daję na sakera kolejne pierdolę te pytania. To zmieniło mój światopogląd. Odpadnijcie sobie. Proszę, saker, dalej. Michał. S. Kategoria firma. Kierownikiem magazynu jest... Ach, Krzysztof Milewski. Jak najbardziej. A to? Ma pan możliwość decyzji, czy... Pan Paweł. Któregoś z kolegów. Pan Paweł. Kategoria. Produkty WKDZiK. Podaj dokładną liczbę sosów 0 dostępnych aktualnie w ofercie WKDZiK. Liczbę. Smaku? Cyfra. Tak. 5. 7. Niestety nie. A ja bym wiedział, bo wszystkie mam. Teraz należy. 3 słone i 4 słodkie. Kogo dajesz? Dokładnie tak. Kogo dajesz? Pan Paweł. Kategoria firma. Było fajnie, chłopaki. Fajnie było, chłopaki. Jaką powierzchnię ma magazyn WKDZiK? 800. Dobrze, że ja go wynajmowałem. 800 metrów. Gratulacje, jak najbardziej. Jesteś. Ty kurwo jebana! Co? Dawaj teraz odpowiadaj. Wyznaczam cię, żebyś punkty miał. Saker, pan numer jeden. Firma. Ile pomieszczeń zamkniętych, nie licząc toalet, jest na pierwszym piętrze w budynku firmy WKDZiK? Oczywiście liczymy te pomieszczenia, które mają osobne drzwi. Czyli ten otwarta część biurowa nie jest liczona, żeby doprecyzować. Na redukcji takie pytanie. 4. Niestety nie. Jest ich 3. 4 są. Są dwa pomieszczenia konferencyjne, nasz pokój i z tyłu jeszcze jest techniczne. Tak. To 4. Przepraszam bardzo, mój asystent nie uwzględnił tego czwartego i jest to jak najbardziej poprawna odpowiedź. Ja jeszcze nie zaglądałem. Proszę asystentowi, może załatwić osobne pomieszczenie również. Lepiej się przygotuje. Mati, bardzo nieładnie. A to jest pomieszczenie właśnie dla osób, które popełniają takie błędy. Bez okna. Daj pan mi spokój. Daj mi spokój, kurwa. I on jeszcze wmawia mi, że on mi robi dobrze. On mi chce mówić, że on mi robi dobrze, że on mi daje punkty, tak? Remis albo chce mnie udupić, no. Remis albo esse masz teraz. Zobaczymy. Kategoria historia warszawskiego kursu. Może mam szansę. Kategoria essa. Jakie? Es. Albo może gdzie były pakowane pierwsze paczki w historii WKDZiK. No i być może asystent ma złe informacje, ale u mnie w pokoju. Jest. Jeśli chodzi to błąd. Nie, to nie to jest błąd, bo to było u mnie w domu. Nie, właśnie tak? Wymyślicie, pierwsze, że to było u ciebie, pierwsze u w historii było. Były u mnie z w domu. Ale jakie paczki? Asystent oczywiście popełnił błąd. Nie, naprawdę ale nie. Z tego co ja wiem, to u Pączka. Nieprawda, nieprawda. Mamy vloga z pakowania pierwszych w historii paczek. To było u mnie w domu. To, że po kilku tygodniach samodzielnego pakowania, kilku sztuk tygodniowo przyszedłem do ciebie zrobić większą ilość, to nie znaczy, że u ciebie to było pierwsze. Nie. Na milion procent. Ja przez forum sam osobiście przez forum sprzedawałem pierwsze koszulki Saker. Oh. No niestety, no ja wygrałem, naprawdę. To co robimy? Naprawdę ciężko, ja wygrałem. Ciężko zajrzeć. Ale pierwszy film pierwszy, nie było pytanie pierwszy film z pakowania paczek. Tylko nie, pierwsze chodzi wysłane. O pierwsze paki. Ja pierwsze nie paki wiem o tym, ja że przed sam. Tym były robione. Wy wiecie? Ja robiłem sam pierwsze paki. Przecież... Nie pamiętam. Kurwa, no nie. Moim zdaniem to parmazan, bo ustawialiśmy się, żeby zacząć. Ale na logikę. Ej, czekaj, pamiętam. A wierzę, że po tym dniu rzeczywiście pączka. Deja, bo ty jakąś pakę robiłeś, ty nie szedłeś do pączka? Do sakera. Do mnie. Do sakera szedłeś. Do mnie. Ale na logikę, ile paczek u sakera pakowaliśmy? To już inne.
kilkadziesiąt. To myślicie, że przed tym ani jednej, nie, no, ani jednej nie pakowałem? Mogła być paczka u ciebie. Regularnie pamiętam, kilka paczek tygodniowo było, ale już potem się duże ilości się zaczęły i wtedy zaangażowałem wszystkich, że zróbmy sobie dzień u Sakera, gdzie zrobimy tam dużą ilość. Sam puszczałeś na początku, bo tam było kilka i nie było potrzeby pomagać. No. Co robimy z tym pytaniem? Ja poproszę punkt. Nie, ja chcę usłyszeć, co my tu mówimy. Siema. War. Kurwa, no niestety nie mówimy nic. Ale jaki dzień publikacji jest i miesiąc? Dzień i miesiąc publikacji. 13 września 2013. No, no to my w sierpniu już sprzedawaliśmy. W lipcu Sopot, jakoś w sierpniu już były koszulki. No to przez cały miesiąc jakby prawdopodobnie kilka sztuk mogłem wysyłać. Dajmy mu, dajmy to. Tak, tak. Dajemy punkty. Po prostu na początku myślałem, że farmazoni, ale za bardzo mu zależy. Nie no, zależy mi teraz na wygranej bardzo. Ja decyduję. Tak, decyduję. Na rękę by ci było mnie dać, bo wtedy myślę, zobacz, lider go, jesteś liderem, masz bardzo dużą przewagę. To daje owce. 5 pytań zostało ogólnie, tak strategicznie. To daje owce, bo ma najwięcej punktów i potem mogę siedzieć cicho, zobaczyć co się dzieje. Jedziemy. Kategoria firma. Ile pomieszczeń jest na parterze siedziby WKDZiK? Trochę ciężej, co? Niż góry. Już? 3. 5. 8, niestety. Więc. Dużo, dużo jest tu. Na górze bym policzył, nie? W pamięci, ale no, to nie. To jest za krótko. Tam kuchnia też. Kuchnia, tutaj jedno, pan Mirek 2, szwalnia 3, biuro obsługi 4, toaleta 5, kuchnia 6. Kuchnia i jadalnia jeszcze. Dziękuję chujowo, Michale, za rozgrywkę. Ale tylko wygrywasz. Ile 4 pytania tylko zostały? Chuj. Mniej więcej tak. Chciałbym jeszcze porywalizować. To nie wiem, kto chce, Saker czy Robur, no bo ja nie zaryzykuję na siebie. Chce ja ktoś dobrze chce? Ja chcę. Chcesz, Robur? To kto pierwszy przyciśnie? Masz szansę, kto pierwszy przyciśnie? Kto pierwszy przyciśnie, to go wyznaczę. Nie, no daj Sakerowi. Robur! Robura wybieram. Robert, dobra. Ja się wiebiej, chuj. Kategoria powiedzenia. Dokończ. 300 to? Mit. Jak najbardziej. Szapoba. Ale na siebie teraz. Szapoba. Kategoria. YouTube WK. Wiesz. Czterech. I tak się patrzy, nie? Czy dobrze? A ty jakie miałeś pytania na początku? Ja się też z siebie śmieję, kurwa. Kurwa! Ile odcinków tygodniowo wrzucanych jest na główne kanały Ekstremu? To się schody zaczynają. 5. Brawo, jak najbardziej jest to poprawna odpowiedź. Ty trafił. Szapoba. Na siebie biorę. WK, ekipa WK, kuchnia WK, WK Dzik. No 5 kanałów. 5 gaming. 5 kanałów i jeden film tygodniowo. A to bo nie było takie łatwe. YouTube Shorts jest regularny. Nie, łatwe było. Ale nie jest. O kurwa. YouTube Shorts nie jest regularny. Firma. Ile jeszcze pytań, bo już się stresuję. Ilu łącznie jest pracowników magazynu? Chyba nie da rady. Nie da rady. Tak szybko. Tak, trzeba policzyć absolutnie. O, wszystko. To 9 strzelam. Bardzo blisko, ale 8? Niestety nie udało się. 10. 10. Ładnie. Czekaj. Dobry strzał. Ile pytań zostało? 3. To co wiem, ostatnie. Pytanie przed nami. Jak? 3 powinny być. No, to ja bym inaczej grał. Dobra, lećmy z ostatnim. Kategoria social media. Ile aktualnie liczy Instagram WK Dzik, jeśli chodzi o liczbę obserwujących. Dokładnie? Tak. O kurwa. Oczywiście, jeśli chodzi o tysiące. Dobra, farewell. Remis mamy. Jest ok. 141 tysięcy? No to trzymaj się, Paweł. No remis. 198. Już. Remis. Ja myślałem, że ponad 200. No dobrze, nie mówię. No, ale już po czasie się zgłosiłem. Czyli Saker dostaje
za dwa życia 20 punktów, w sumie 40. I co? Wychodzi na to, że wygrał. Nie, no 70 ja mam z pączkiem. Pamiętacie, jak rozmawialiśmy? A, że życia. Ale no was nie ma w grze. No to wtedy tak. Nikogo nie ma ogólnie. Tylko ja. Kurwa, naprawdę 198? To skąd mi się 141 tak wziął? Zatrzymałeś się po prostu. No to co? Finalnie sytuacja jest następująca. Wygrywa pan Michał Sakowski. Ale ja czuję się zwycięzcą. Jako jedyny ja czuję się zwycięzcą. A kto liczy się, kto czuje się zwycięzcą? Ten czuje się zwycięzcą. Nic z tym nie zrobimy. Umówmy się, ostatnie pytanie for fun było. Tak jest format. Chciałem powiedzieć, że to jest chyba piąty, jeden z 10, który wygrałem, więc... Cieszę się, że pasta trwa. Tylko jeden przegrałem. Ale przecież for fun się zgłosiłem, kurwa. No ale tak jest format. No w formacie możesz mieć 1000 punktów, ale to życie się liczy. Pojebany format. Strategia. Czekać. A tak rozkminiałem, że miał 0 przez większość gry i tak rozkminiałem, że pewnie wygra, kurwa. Na spokojnie. Nie wychylał się i wygrał, no i wygrał. Po prostu jak byłem pewny, tylko się odzywałem i nie miałem okazji, nie? Czyli chuj w twoje 40 punktów, chuj w nie, chuj w twoje 70. Ja też mam 40. Saker, tak, no mówię, że chuj w nasze punkty też, no i tyle. No i następnym razem nie zgłaszam się. Życie jest ważniejsze niż punkty, jakby nie patrzeć. Życie jest ważniejsze, bo nie zgłaszam się bez życia nie ma punktów. Całe szczęście, że nie nagradzamy przegranych. No weź ten. Nie uczymy chujowych wzorców. No nie, naszej młodszej widowni nie ma. Przegrany jest kurwa. Jest gorszy. Przegrałeś, jesteś gorszy. Jesteś gorszym stworzeniem. W tym, gorszy w czym sort. Przegrałeś. Gorszy sort. I ty? Tak, jednak nagradzacie przegranych. Ja nie chcę przyjąć. To ja oddaję wygranemu to, bo... Dobrze, dzięki, ja bardzo chętnie. Ja za ciebie, oddam. Nie będą tutaj przegrani, kurwa, na tych kanałach otrzymywać nagród jakiś. To dla każdego. Pusty. Nie, jakbyś tu... O, do pustego możesz nasrać mi dać, to będzie godna nagroda. No, jak będzie miał karton, nie ma, kurwa. Dziękuję. Nie, no jesteśmy śmieciami. Przegrałeś? Tylko wygrani się liczą. Potem, należy mi się to od życia. Nie, kurwa. Musisz wygrywać. Esa.